pierwszy marsz Szlachetnej Paczki w Grudziądz. Tak jest, pierwszy marsz Szlachetnej Paczki w Grudziądz od 28 listopad. Tydzień temu otworzyliśmy bazę z historiami rodzin dla darczyńców. Możemy wybierać już rodziny. My wyszliśmy na ulicę, żeby się zareklamować, żeby pokazać, że w Grudziądzu również mamy szlachetną paczkę. Jest z nami dzisiaj grupa około 50 osób. Jesteśmy przyodziani w barwy paczkowe. Mamy za sobą flagi, koszulki, baloniki, ulotki. Będziemy je rozdawali, także mamy również akcję ulotkową. Dzisiejszy marsz to marsz Grudziądza, ale też i gminy Grudziądz. Czy dużo jeszcze rodzin zostało w gminie, które no, czekają na tą paczkę? Zostało jeszcze w tej chwili 12 rodzin. Mamy, łącznie włączyliśmy do projektu w tym roku z obszarów wiejskich 38 rodzin. Jeszcze 12 rodzin czeka na swoich aniołów stróżów, na ludzi, którzy zdecydują się dać naszym rodzinom iskierkę nadziei na lepsze jutro. W tym roku w Grudziądzu i w gminie Grudziądz mamy w sumie 84 rodziny. Zostało jeszcze 28 rodzin, które... 28 rodzin jeszcze czeka na darczyńców, tak? Tak, jest jeszcze 28 rodzin czeka na darczyńców, dlatego między innymi wychodzimy dzisiaj na ulicę, by się pokazać i zachęcać Grudziądzan i nie tylko Grudziądzan do tego, by zostali darczyńcami Szlachetnej Paczki. W Grudziądzu pierwszy raz, ale w innych miastach już wcześniej takie marsze, zgromadzenia, no, taka reklama. W Grudziądzu pierwszy raz maszerujemy, natomiast wzorem lat ubiegłych takie marsze odbywały się również w Toruniu, w Bydgoszczy, we wszystkich miastach wojewódzkich i postanowiliśmy wziąć ten dobry przykład również tutaj w naszym mieście w Grudziądzu. W marszu głównie maszerują wolontariusze, ale jest z nami również klub motorowy, który jest darczyńcą, także zaprosiliśmy również darczyńców, zaprosiliśmy sympatyków Szlachetnej Paczki. Czekamy na darczyńców. Finał? 12-13 grudzień. Magazyn gminy Grudziądz jest w szkole podstawowej w Nowej Wsi.